Jakie wrażenia po pokazie Niny Nowak? Pani Nina Nowak jest dla mnie ogromnym guru, jeżeli chodzi o pokaz mody. Z uwagi na to, że jest to wyjątkowa polska projektantka, troszeczkę starszego pokolenia, ale jest to osoba, która ma dosyć indywidualną modę. Modę troszeczkę ponadczasową, ponieważ przoduje w niej len. I len jest naszym troszkę polskim produktem, dzięki któremu możemy się wybić, który nie jest uznawany przez innych sławnych projektantów, ale jakby przez same nasze korzenie nie możemy go pominąć. Pokazy pani Niny są dla mnie zawsze bardzo twórcze, ponieważ są inne, przoduje w nich litera A w szyciu. Zawsze kojarzą mi się troszkę z takim, powiedziałabym, wizerunkiem księdza, prawda? Ponieważ bardzo silnie przypominają kreacje komunijne, co uważam za wielki atut tych kreacji. Dodatkowo tutaj modele egzotyczni, afrykańscy są, uważam, wspaniałym akcentem, ponieważ jednoczy to i pokazuje integralność z innowacyjnością oraz osobowością innych kultur. Totalna walka z przełomem rasizmu, uważam, że to jest wspaniałe. Do tego w międzyczasie występ Patrycji Kazadi. No właśnie, chciałam, no bo tobie może nie wypada się chwalić, ale Patrycja Kazadi, która uświetniła pokaz, wystąpiła we fryzurze twojego autorstwa. Patrycja Kazadi uczęszcza w ramach VIP-room do mojego studia. Miałam zaszczyt ją czesać. Dla mnie jest to wspaniała osobowość, która jako egzotyczna Polka jest jedną z wielkich guru talentów polskiej sceny muzycznej. Dodatkowo przepięknie również w kreacjach. Można ją podziwiać jako naprawdę osobę nowatorską i przedstawicielkę młodego pokolenia. I uważam, że całość w połączeniu z występem Patrycji Kazadi jako tej egzotycznej urody i tych wszystkich modeli tutaj, którzy również wystąpili w pokazie pani Niny Nowak, również egzotycznych, uważam za wspaniały pomysł. Pierwsze to jest walka z rasizmem, drugie to jest pokazanie, że również czarni i inni czy kolorowi mogą być modelami i prezentują się w tej roli świetnie. Uważam, że to jest dosyć wspaniałe. I to jest godne zaufania, podziwu i piękne, że właśnie taki pomysł można preferować. Jeżeli chodzi o samą panią Ninę, jest to osoba mi bardzo bliska, ponieważ dwa lata temu czułam się zaszczycona, że mogę czesać do jej innowacyjnego programu. Moje modelki w pokazie pani Niny Nowak występowały w ponadczasowej fryzurze, która była zaczerpnięta stylem z Collection Catwalk w Londynie. Więc i z Patrycją Kazadi, i z panią Niną Nowak jestem bardzo zżyta. Poznałam panią Ninę dzięki pani Laurze Łącz, która jest moją cudowną klientką i przyjaciółką. Także jestem tutaj dzisiaj wśród przyjaciół, wśród znajomych. Czuję się fantastycznie i czuję się zaszczycona, że mogłam tu być. Dorothy Studio cieszy się coraz większą popularnością. Powiedz mi, które gwiazdy ostatnio dołączyły do grona twoich fanek? No właśnie dołączył Artur Hamiec, więc po raz pierwszy miałam okazję wystylizować mężczyznę. Artur jest cudowną osobowością, mężczyzna, który jest spełniony, który jest ambitny i wspaniały. Robiłam mu koloryzację i nową fryzurę. No i przełom w mojej pracy zawodowej, gdzie współpracowałam z dzieckiem tak naprawdę, bo to była Julka Wróblewska, wspaniała aktorka młodego pokolenia, dziecięcego pokolenia. Cudowna dziewczynka, która zapowiada się fantastycznie, jeżeli chodzi o współpracę na wizji, współpracę jako aktorka i jako osobowość, jako dziecko. Jestem pełna podziwu do talentu, inspiracji i osobowości tego dziecka. Ja myślę, że to jest wielki potencjał w polskim aktorstwie. No właśnie, kreowałaś jej fryzurę na bal gimnazjalny, o ile dobrze pamiętam. No właśnie, czym... Jesteś kochana, ty wszystko wiesz. Wszystko wiem. Podziwiam cię jako redaktora, naprawdę. Miło słyszeć, ale chciałabym wrócić właśnie do trendów, bo ciężko jest zaproponować coś dziecku, czy nastolatce, żeby nie wyglądała zbyt poważnie, ani zbyt dziewczęco.
No więc ja współpracowałam z dyrektor Mary Kay, Danutą Rędaszką, która robiła jej make-up. Ja robiłam fryzurę. Julka jest osobą niezwykle młodą, ale niezwykle inteligentną i bardzo mądrą jak na swój wiek. Ona doskonale zna swoje miejsce w szeregu i wie, że to jest początek jej kariery. I jest osobowością taką, że ona ufa specjalistom, więc ta praca była dla mnie bardzo łatwa, w sensie takim, że Julka była zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl Julki, uważam, że to jest naprawdę dziecko ogromnym potencjałem show biznesu polskiego aktorstwa. Wielka trafiona w tym show biznesie. Myślę, że to jest duży start w jej karierze, dzięki jej postawie, dzięki jej mądrości i naprawdę sceptycyzmie, jaki posiada. Jako dziecko ja byłam naprawdę w szoku, że potrafi sprostać tym wszystkim oczekiwaniom. Jej asertywność jako dziecka mnie poraziła. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Tak mi się miło współpracowało z Julką. Zresztą ta współpraca odbyła się dzięki AKPie, za co jestem całemu zespołowi AKPy bardzo wdzięczna. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam portal Przeambitni.